Jest nowoczesne, przestronne i przyjmie ponad setkę dzieci. Przedszkole Leśnych Duszków w Izbicku zostało oficjalnie otwarte. Brawo! Brawo! Zawsze były problemy, jak była rekrutacja, no bo zawsze zdarzało się, że trzeba było dużo dzieci odrzucać. W tej chwili jest możliwość, że praktycznie wszystkie dzieci, wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie, no bo jednak tych miejsc jest dosyć dużo. Mieliśmy 69, teraz mamy 110. Planowaliśmy budować nowe przedszkole, ale w międzyczasie remontowaliśmy tutaj ten budynek jako budynek szkoły jeszcze. Potem zlikwidowano gimnazjum, więc urodził nam się pomysł, że możemy ten stary budynek szkoły zagospodarować na duże przedszkole i oczywiście salą gimnastyczną, która taka jest jakby naszym takim naprawdę oczkiem w głowie, bo generalnie przedszkola nie miewają sal gimnastycznych. Przestronne sale i sprzęt multimedialny. Nowe przedszkole daje wiele możliwości prowadzenia różnego rodzaju zajęć. Mają bardzo dobre warunki zarówno do nauki, jak i do odpoczynku, bezpieczne. Też jest sala gimnastyczna, co też ważne właśnie. Jest też i psycholog, i pedagog, i tutaj logopeda, także no wszystko, co powinno być, jest tutaj. No i widać też taki zapał wśród pracowników. Pani dyrektor zaangażowana opowiadała o tej inwestycji, jak się odbywała, no to pełny szacunek. Placówka poszerzyła się o 2 oddziały i zmieści jeszcze jedną grupę. Całkowity koszt przebudowy wyniósł 3,5 miliona złotych. Gmina na realizację zadania otrzymała dofinansowanie z funduszy europejskich w ramach aglomeracji opolskiej oraz Polskiego Ładu. Naocznie możemy tutaj zobaczyć, że ta praca, którą na co dzień wykonujemy, ma rzeczywiście bardzo duże znaczenie. Taka inwestycja przynosi na pewno wiele korzyści. Mam nadzieję, że nasze działania w przyszłości będą dawały jeszcze sposobność do pozyskiwania nowych środków dla gminy Izbicko i będą przynosiły państwa lokalnej społeczności kolejne korzyści. Przedszkole Leśnych Duszków to najlepsza w moim życiu przygoda, więc bierzcie się do roboty. Wasze bajki do nas przysyłajcie, bo to przedszkole jest najlepsze na świecie.